Sławek Winiecki, witamy Was na kanale Immobile. Ze mną jak co tydzień Marcin Kowalski. Dzień dobry. I Rafał Jerzy. Dzień dobry. Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę, że jesteśmy w nowym studio. Jest bardziej profesjonalne, być może wpłynie to na bardziej profesjonalne nasze wypowiedzi. Oczywiście dzisiaj tematem nie może być... Na pewno na lepszy dzień. Być może, ale może też sprofesjonalizuje nam wypowiedzi. Dzisiejszym tematem nie może być nic innego, tylko sytuacja na Ukrainie przez pryzmat polityczno-gospodarczy. Zaczniemy od, myślę, prostego pytania. Kto jest sponsorem operacji, zbrojnej na Ukrainie, czyli wojny, którą prowadzi Kreml przeciwko Ukrainie, waszym zdaniem? Ale sponsorem? Tak, 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 dlatego że skądś musiały wziąć się pieniądze na... na tą wojnę. Ale mówisz o, kto sponsoruje Rosjan czy Ukraińców? Rosjan. Kto sponsoruje Rosjan? To zaskakujące pytanie. Głównie ci, którzy od wielu lat robią z nimi interesy. Wśród nich również Polska, niestety. Oczywiście potężne interesy na linii rosyjsko-niemieckiej. Rosja zbudowała sobie ten kapitał ogromny i przygotowała się dobrze do tej wojny ekonomicznie, przynajmniej tak się wydawało Putinowi. Zobaczymy, jak to się... Ale czy uważasz, że to zwiększenie tylko 3 razy importu węgla ma taki wpływ na ten sponsoring Rosjan? Ma jakiś. W ostatnich 8 latach? Ma jakiś i wpływ. I kupno prawie za 880 miliardów złotych gazu i węgla, to takie ma znaczenie? Oczywiście, że ma ogromne znaczenie i myślę, że w kwestii deklaratywnej sprzeciw przez ostatnie lata tego rządu, nie tylko tego, bo trzeba też powiedzieć sobie wprost, poprzednie rządy też mają tutaj, te dane, które podałeś przed chwilą, są dane dokładnie z 20 lat, od 20 lat. To w złotówkach jest? W złotówkach. W złotówkach, tak. Od 20 lat zasililiśmy budżet Federacji Rosyjskiej. O prawie 90 miliardów złotych. Federacji Rosyjskiej, to tam z rosyjskimi firmami nie ma żadnego znaczenia. To nie, no ma, bo oczywiście, no, ale to zbrojenia to gospodarka surowcowa, która produkuje, wydobywa i sprzedaje, pozyskuje surowce. Polska, jak i inne kraje, w tym Niemcy, no, ale fantastycznie przyłożyły się do budowy tego budżetu. Gdy rozmawia się z osobami z zagranicy, z Niemiec, z Francji, przez lata, z Portugalii, to oni wszyscy uważali, że my strasznie przesadzamy, jeżeli chodzi o tą mentalność sowiecką, że my jesteśmy przeczuleni na tym punkcie i z tego się śmiali. To jest pierwszy raz, że oni na oczy widzą absurdalność zachowań tych ludzi i poparcie dla absurdalnego przywódcy. Oni to widzą teraz dopiero i dopiero się dziwią, o jak to jest możliwe. Coś się tam stało. No, wiesz co, no, każdy miał interesy, no, ale ciężko powiedzieć, że my mamy jakieś znaczące korzyści z interesów. Kiedy mieliśmy najbardziej prorosyjski rząd? Jeżeli, moim zdaniem, jeżeli chodzi o kwestię pewnej mentalności, postępowania takiego w kwestiach jakby polityki wewnętrznej, pewnego układu sił i tak dalej, najbardziej prorosyjski rząd mamy od 2015 roku. Ja widzę bardzo dużo podobieństw między wieloma koncepcjami i wewnętrznymi, i zewnętrznymi, pomiędzy tym, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, a tym, co robi Putin. Ja nie widzę tutaj wielkich różnic. My dzisiaj oczywiście patrzymy na to, co robi Putin z perspektywy tej strasznej napaści i tego barbarzyństwa, którego dokonuje na Ukrainie, no ale jeszcze 3 tygodnie, miesiąc temu, czy 2 miesiące temu, tak, on też w swoim kraju, nie wiem, rozmontował demokrację, pozbył się mediów, tak, zbudował autokrację, dyktaturę, pozbył się całkowicie niezależnego sądownictwa, tak, zdecydowanie uderzał w Unię Europejską, tak. To brzmiało tak, jakby Rosja była kiedykolwiek państwem demokratycznym. Nie jest kwestia... Słuchaj, no znak równowagi jest dużą przesadą. Ja nie użyłem znaku równowagi, ja mówię o podobieństwie, a nie o znaku równowagi. Ja myślę jednak, że rząd Rosji jest bardziej prorosyjski niż nasz rząd. To po pierwsze, po drugie nie cieszą cię sukcesy, na przykład ściągnięcie Tupolewa, który jest, czy zwiększenie importu węgla. Naprawdę nie potrafisz docenić. Zmniejszenie wydobycia z naszych kopalń, wstrzymanie kiedyś prywatyzacji naszych kopalń. W kwestii deklaratywnej ten rząd był bardzo, ale to bardzo jest antyrosyjski, tak? No, ale jak widać, choćby w kwestiach gospodarczych, ta antyrosyjskość gdzieś tam szybko zanika. Tak?
No, myślę, że istotne są też czystki w wojsku, które najpierw Antoni Macierewicz razem wspólnie z panem Misiewiczem dokonywali, bo bardzo wielu oficerów odeszło na emeryturę, choć mogli służyć. Również generałowie, którzy wypowiadali się w tej materii, w tym wypowiadają się jako eksperci. To też jest, myślę, mało antyrosyjskie działanie. No to jest bardzo niesprawiedliwe. To co powiedziałem? Oczywiście, no tam, że ujawnił listę Macierewicza, że wymordowali polskich współpracowników polskiego wywiadu, to ty zaraz mówisz, że on działał na szkodę Polski. Osiągasz, muszę ci powiedzieć, że wszedłeś na poziom mistrzowski w sarkazmie. Tak. Moim zdaniem... Takie drobiazgi. Słuchaj, mamy najlepszą armię od II wojny światowej. Mamy przynajmniej 60 tysięcy pracowników administracyjnych wojska. Naprawdę, Rafał, ale poważnie mówisz? No nauczyli się... Przecież cała armia liczy 120 tysięcy. No i 60 jest tak zwanych frontowych oficerów jednostkowych. Myślę, że i tak z tego nie przyjdzie. Myślę, że i tak z tego nie przyjdzie żadna rozwaga. Na całe szczęście nasz obecny rząd bardzo dbał o nasze relacje z wszystkimi państwami Unii Europejskiej, z Niemcami. Bez tego byłoby chyba trudno, prawda? Kilka tygodni temu dla przedstawicieli tego rządu flaga Unii Europejskiej była szmatą do wytarcia butów. Nie tak ostro. No, proszę posłuchać Krystyny Pawłowicz, która dzisiaj zasiada jako sędzia w Trybunale Konstytucyjnym. Krystyna Pawłowicz powiedziała, że kończy, nie będzie już więcej publikowała nic na Twitterze. No co miała, było, to powiedziała. Trzeba było jej tego Twittera rzeczywiście odciąć. Rafał, nie wiem, co dzisiaj jest to, ale to jest fenomenalne. Tak. Albo posłuchać choćby słów pana prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił o wyimaginowanej wspólnocie. Dzisiaj widzimy, jaka ta wspólnota jest wyimaginowana i jak flaga Marcin, Unii Europejskiej nasza armia, ile znaczy. Nasza armia chociaż by miała kłopoty z organizowaniem baz rosyjskim wojskom, jakby tu przyjechały. Jakby mieli na pewno z tym kłopot. Słuchajcie. Zwalczeniem nie słuchajcie, ma mowy. Na całe szczęście jest jak zawsze, czyli rząd podjął aktywne kroki w celu pomocy Ukrainie. To znaczy chaotycznie koordynuje pomoc swoich obywateli, obywatelom Ukrainy. Cała pomoc Ukraińcom jest wyłącznie zasługą zwyczajnych Polaków, którzy się sami organizują. Nadzwyczajnych. Nieprawdopodobne ruszenie, to prawda. Nadzwyczajnych przez swoją zwyczajność. Okej, ale nie możemy zapominać, że byliśmy krajem rozbijającym jedność Unii Europejskiej przez ostatnie kilka lat. Tak, i wspaniale współpracującym w tym zakresie z Węgrami. No, tak. Liderem oporu, ale oporu w pomocy. A Węgry powiedziały, że broni żadnej nie dadzą, nawet nie przepuszczą żadnego transportu przez Węgry. No ale my trzymamy się z Hitlerami, to jest lider oporu. Tak. Bogu dzięki, ten sojusz, który próbuje zawrzeć PiS i który próbuje nam PiS forsować, tak, czyli sojusz z Le Pen, z Salvinim, z Orbanem i z kilkoma jeszcze innymi pomniejszymi politykami, na szczęście drugo- i trzecioligowymi w swoich krajach, no nigdy najprawdopodobniej nie stanie się sojuszem ugrupowań rządzących w tych państwach, bo gdyby tak dzisiaj było, no to niestety no, tylko Putin mógłby zacierać ręce i myślę, że ludzie w PiS-ie pójdą po rozum do głowy jednak mimo wszystko i to zrozumieją. Większej przysługi Putinowi nie można było zrobić niż z tymi ludźmi w ten sposób się bratać w takim momencie historii. Ale też rozsadzać od środka projekty, zgłaszać weta. Myślę, że nie możemy nie zwrócić dziś uwagi na język miłości płynący z Telewizji Polskiej, który przypisuje negatywne cechy wszystkie Niemcom, tak? Może przyjdzie refleksja i zobaczą, do czego prowadzi nienawistna propaganda. Nie przyjdzie, bo ona cały czas tam trwa. Tam się nie zmienia. Nie, żadnej refleksji nie ogląda. Żadnej refleksji oczywiście. To jest niby tak, rządzący pilnują, żeby może za dużo w tych czasach trudnych, ciężkich, wojennych nie rozbijać tej jedności, nie sprawiać takiego wrażenia, więc te przytyki są takie tam raczej delikatne od momentu rzeczywiście działań zbrojnych Putina na Ukrainie. Natomiast w telewizji publicznej cały czas leje się ten szlam, leje się cały czas ta glutwasa i to nic się nie zmienia pod tym kątem. No to jest mimo wszystko instytucja, która potrzebuje chwili czasu na zmianę kierunku, bo nienawiść jest na tak wysokim poziomie,
że musimy chwilę poczekać, żeby ktoś powiedział, nie, dobra, teraz nie gramy na to. No, jesteś bardzo taki, moim zdaniem, lekko naiwny nawet, że... Optymistyczny bardzo. Tak, optymistyczny jesteś, że nasi rządzący nie potraktują tej sytuacji, która teraz jest na Ukrainie, jako politycznego złota i nie będą chcieli wykorzystać jej do celów wewnętrznych. Otóż myślę, że Telewizja Polska nie robiłaby tego, co robi, gdyby tak było. Będą to próbowali wykorzystać, moim zdaniem będą zmierzać do przedterminowych wyborów i uważam, że bezwzględnie wykorzystają tę sytuację do swoich politycznych celów i do utwardzenia władzy oraz możliwości zdobycia kolejnej kadencji. Przemawia przez ciebie wyłącznie tylko i zawiść, i zazdrość. Czy to jest jaka różnica, ale czy w tej Polsce rządzi PO, czy PiS? W pełni się zgadzam. Różnicy nie ma dużej. Proszę? Różnicy nie ma dużej. Rafał, ale jest trochę, ale my możemy... Towarzysz Tusk z Partii Ludowej by tam ratował sytuację. No, możemy zawsze zaufać się odsunąć się towarzyszowi Kaczyńskiemu. Stowarzyszką Merkel. Stowarzysz Piotrowicz. No, możecie. Firmy prywatne. Jak widać, one mogą dużo i nie muszą zastanawiać się nad polityką. Zachowanie Elona Muska, zachowanie Google'a, który odłączył mapy, żeby utrudnić rosyjskim żołnierzom przemieszczanie się. No tak jak Elon Musk zgoda, Google to jest raczej instytucja, która świetnie potrafi w takich sytuacjach wspomagać amerykański rząd. Okej, okay, ale dziś jesteśmy... A w tym wypadku pomaga Ukraińcom o Ukrainie. Ale również znakomite firmy prywatne amerykańskie, które świetnie potrafią zidentyfikować wroga i namierzyć cel. Nie mam takiej wiedzy, natomiast zachowanie Mastercarda, Wizy, wcześniej udział w konfliktach firm prywatnych nie był nie tak było, istotny. Nie było, ale Mastercard, Visa rzeczywiście to są ich decyzje zupełnie prywatne zarządów wewnętrzne. I są wspaniałe, bo one, jedyna rzecz, która może tą sytuację uratować, to odwrócenie się Rosjan od tego obłędu, za jakim kroczą. No w tej chwili nie mogą dostać się do swoich kont na świecie, nie mogą zapłacić. Nie mogą wypłacać pieniędzy z bankomatów, ani płacić kartami. Tak, przez wiele lat Visa i Mastercard obok Gazpromu były sponsorem Ligi Mistrzów i występowały w jakiejś wspólnej konfiguracji, przynajmniej medialno-sponsorskiej, tak wszyscy, którzy oglądają Ligę Mistrzów, znakomicie to wiedzą. Tak dzisiaj rzeczywiście zachowanie, które jest tak naprawdę najbardziej uciążliwe dla Rosjan i może wpłynąć na zdecydowanie inne myślenie na temat reżimu Putina i tego, co robi Putin przez pryzmat swojego portfela. Tak? Ci, którzy rano poszli do bankomatu, nie wypłacili pieniędzy, nie zapłacili kartą, myślę, już tak bardzo Putina nie kochają jak wczoraj. Czy myślicie, że jest to strategia silnego wpływu na obywateli Rosji w celu zmiany rządu Rosji, czyli jedyny sposób na zakończenie tej inwazji? Czy jedyny, to nie wiem, ale na pewno jest to sposób, który może okazać się w jakiejś części skuteczny. Rosja musi bardzo finansowo poczuć to, co robi i musi również finansowo widzieć, że jeżeli dalej będzie rozwijać się w tym swoim ataku i będzie miała ochotę na przykład na zahaczenie krajów bałtyckich, czyli na już rozpoczęcie bezpośredniego konfliktu z państwami natowskimi, no to finansowo zapłaci za to okrutnie. Ja jestem gdzieś wewnętrznie przekonany, również z perspektywy jakby swojego historycznego wykształcenia, że Rosja i przywódcy Rosji boją się głównie swojego ludu i każdy przywódca rosyjski w historii ma z tyłu głowy świadomość, że tylko lud może to przywództwo zakończyć, to w sposób bezwzględny i brutalny. Również Putin to czuje i wie, więc moim zdaniem Putin tego będzie się obawiał. Może przez działanie prywatnych firm więcej będą cierpieli mieszkańcy Moskwy niż mieszkańcy Kijowa, bo tam przynajmniej można operować kartami. Elon Musk dostarczył internet, ale jak widać firmy prywatne są nierozerwalną częścią państw, w których działają. No, naszej cywilizacji, która w takim momencie zagrożenia została ta nasza cywilizacja, Europa wstrząśnięta tym zachowaniem tego barbarzyńcy Sowieta i się zjednoczyli, potrafili natychmiast wrócić do korzeni i do tych podstaw, na jakich była Europa zbudowana, chrześcijańskich, i w tej wspólnocie zaczynają świetnie działać i się razem koordynować, organizować w jak najlepszy sposób przeciwko Rosji
jeszcze te wielkie obawy są co do ich ewentualnej interwencji atomowej, bo inaczej nie sądzę, żebyśmy tak długo czekali, raczej byśmy już weszli do tej Ukrainy i im pomagali. I przegonili tego agresora, którego siła wcale okazuje się nie jest taka wielka. No ale wtedy rozszerzylibyśmy jednak mimo wszystko ten konflikt wojenny na linię NATO-Rosja, a tego NATO chce uniknąć. Jak na razie robi wszystko, żeby to nie był konflikt NATO. Czy na tamto również trzeba zwrócić uwagę. Tak jest. Okay. Dziękujemy Wam za komentarze pod poprzednim filmem. Mamy nadzieję, że za tydzień nagramy już, mając jednego pieprzonego ludobójcę mniej na świecie. Bardzo tego wszystkim życzymy. Do widzenia. Do widzenia.